Tegoroczna edycja największej jaworznickiej imprezy, jaką jest Festiwal Energii, już za nami. W tym roku po raz pierwszy w ramach wydarzenia odbyły się ogólnopolskie warsztaty muzyczne Poluzon, prowadzone przez zespół Poluzjanci. Byliśmy przez te 5 dni tym tą rozdzielnią ruchu muzycznego i wskazywaliśmy właśnie, jakich narzędzi używać do tego, żeby rozwijać się we właściwym kierunku, na jakie rzeczy zwracać uwagę. No generalnie przeprowadziliśmy naprawdę takie warsztaty w stylu trochę petardy, bo to nie było standardowe podejście do pracy, tylko w bardzo skomasowanej, w bardzo takiej mocnej postaci. Przez tydzień wieczory na rynku miały miejsce jam session, a uwieńczeniem warsztatów był koncert instrumentalistów i wokalistów uczestniczących w wydarzeniu. A na deser koncert zespołu Poluzjanci. Dzień później na Stadionie Miejskim w Jaworznie odbył się główny koncert Festiwalu Energii. Na scenie zespoły Baim, Pectus i Lux Torpeda. Narodziło mi się pytanie. Na Festiwalu Energii wystąpił również zespół Lux Torpeda, który jest teraz ze mną i zanim nasz operator włączył rek, to wyjaśnili, dlaczego Lux Torpeda. W ogóle tego pytania nie miałem zadawać, ale bardzo fajne wyjaśnienie. O to nas pytają przede wszystkim, skąd się wzięła nazwa Lux Torpeda. Otóż moja mama, pochodząca z Mysłowic, zawsze mówiła: synek, lecisz do sklepu, ale jak Lux Torpeda. I tak. I szybko. Ja nie wiedziałem o tym. Wiedziałem, że jak Lux Torpeda, znaczy, że ma być załatwione, no tak, szybko, masz rację. No i na jednej nóżce. No i tak rzeczywiście, jak zakładałem zespół, to mówię, jakaś nazwa z Lux, ze światłem, Electrolux nie, co tam jeszcze mogło być. No, generalnie przypomniałem się słowa mojej kochanej mamy i tak Lux Torpeda. W czasie koncertu zespół wykonał nie tylko znane utwory. Na dzisiejszy koncert po tej miesięcznej przerwie wakacyjnej przygotowywaliśmy wszystkie 3 nowe utwory z epki, którą wydaliśmy miesiąc temu. No i sami jesteśmy podekscytowani, bo to będzie pierwsze wykonanie tego tutaj właśnie w Jaworznie. Każde spotkanie z drugim człowiekiem, każdy koncert, każdy występ to jest sprzężenie zwrotne, bo to jest i energia, którą i to nasze życie, to czym my się dzielimy z ludźmi i ludzie też nam odpowiadają swoim zaangażowaniem, tym o czym Robert też wspominał, że na liście trójki jesteśmy na pierwszym miejscu, to jakby... To jest taka dobra energia, która powoduje sprzężenie zwrotne pomiędzy twórcą a odbiorcą. I jedno jest pewne, członków zespołu nie opuszcza dobry humor. Jak to jest z tym pianinem? Wasz instrument, czy tak się do niego przykleiliście? My go wynajmujemy na koncerty Bajmu, ale generalnie to jest, my tym jeździmy na koncerty. To jest elektryczny samochód. To jest źródło energii, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Jakby ktoś nie wiedział, to co? Pani Beata będzie dzisiaj na tym grała. Użyczyliście jej? Tak, pożyczamy za niewielką opłatą. I to jest ta Lux Torpeda, tak powiedziałeś? Tak, ona... Przedstaw się. Lux Torpeda!